Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad, bez Tornad. Ale mniejsza z tym, gdyż w ostatnim odcinku budowaliśmy sobie te mosty, te porty i cały czas komputer, przynajmniej jak nagrywam ten odcinek, jest dla mnie w serwisie. Jeżeli Wy to oglądacie ten film, to na pewno on też dalej jest w serwisie, zmontuję go na czymś innym, więc nawet nie będę się męczyć dzisiaj z jakimiś tam łapkami świtającymi i innymi rzeczami, bo pewnie to będę robić w Movie Markerze. Ale może jest cień szansy, że będzie to trochę lepiej wyglądać. Mniejsza z tym, ważne rzeczy, jakie w dzisiejszym odcinku będziemy robić. O ile mówiłem w ostatnim, że zajmiemy się tą częścią, to naprawdę mi się zbytnio nie chce. Nie chce mi się nad tym myśleć, może w dalszej części dzisiejszego odcinka. Dziś chciałbym się zająć tą częścią. Ta część według mnie już zbyt długo czeka na pomstę do nieba. A w tym rejonie mam naprawdę ciekawe pomysły, co by tu jeszcze wmontować. O ile na początku postawimy w ogóle jakąś dzielnicę, to w tym rejonie, tu gdzie są te ścieżki rowerowe, przyniesiemy na pewno ten maszt, on tutaj na pewno nie pozostanie. Postawimy aeroklub, może niekoniecznie warszawski, a wizolandiowski. Ciekawe te nazwy. Przy okazji może rozbudujemy sobie tutaj trochę jeszcze te rejony. Poukładamy w tym rejonie trochę więcej rzeczy. Ogólnie tym całym obszarem będę chciał się dzisiaj zająć do granicy. To jest mój materiał na dzisiejszy odcinek. Tym bym chciał się zająć. Ewentualnie jeszcze później mogę zacząć powoli sprzątać i to jakoś przestawiać w nowy rejon tymczasowy, bo ten rejon cały przemysłowy będzie trzeba przebudować. Jak widzicie już w tym odcinku, musiałem przebudować tę ulicę, bo były takie korki, że nie dało się przeżyć. Dlatego, żeby jakkolwiek z tym zwalczyć, musiałem wybudować specjalne ulice, specjalnie rozlokowane pasy, specjalne zjazdy. Brak możliwości wjazdu do tej dzielnicy, bo to akurat był największy problem korkowy. I dużo takich rzeczy. Tu się trochę tego działo. Naprawdę trochę się tego działo, a dziś i będzie się dziać jeszcze więcej. Więc bez zbędnego gadania przechodzimy do timelapsa. Później trochę też pobudujemy normalnie. W sensie bez timelapsowo, ale na początku raczej timelapsa, bo akurat jest ciekawa audycja radiowa i sobie ją chętnie posłucham w radiu. 357 ja słucham najczęściej radia, jak ktoś jest ciekawy. Dobra, tak czy siak, zaczynamy od budowy aeroklubu, no i parę rzeczy, więc na pewno ten aeroklub będę musiał jakoś postawić z boku, bo wiadomo, lotnisko i tak dalej, aby nam tutaj nie weszło w budynki i mogli spokojnie wystartować. Pewnie jakoś start zrobimy na górę śmieci, no normalnie jak w Warszawie, wie? Jakoś na to, a wylot w tą stronę, żeby mieli... No zobaczymy, dobra, tutaj plany i inne rzeczy to jeszcze sobie zobaczymy. Pokręcimy, zobaczymy, wyciągniemy. Lecimy z timelapsem. Thank you.
No i miałem coś z nami zrobić, jeszcze tutaj pobudować, nie na tym lepsze wszystko. No i wyszło jak zawsze, czyli wszystko zbudowałem. Mamy nasz aeroklub. Nazwa dla naszego aeroklubu, proszę pisać w komentarzach, jestem bardzo ciekawy, co tam wymyślicie. Idąc dalej, jak widzicie, zrobiłem pod naszym aeroklubem. W przeciwieństwie do warszawskiego, który stoi na środku, czyli w środku Warszawy, może nie do końca w środku, ale na brzegach Warszawy. Przez co trochę uniemożliwia komunikację głównie pieszą, no samochodową też, ale jest planowany tam tunel pod nim. Natomiast co jest ważne i ważniejsze, to tutaj tego błędu nie zrobiłem i zrobiłem tunele. Są tunele, różne przejścia, przejście dołem, przejście z boku, przejścia wyjścia i tak dalej. Można się tu dzięki temu porozchodzić, dochodzić wszystkie rejony, które by chcieli nasi ludzie dojść i sądzę, że to jest całkiem nieźle, chociaż widzę, że jednego przejścia nam tu brakuje i już naprawiam ten błąd. A mianowicie tego przejścia nam tu brakowało, więc już się pojawiło i powinno być od razu dzięki temu lepiej. Jak widzimy, podnosi się tutaj nasze statki lekkie powietrzne startują. No i co my tutaj mamy? Mamy po pierwsze naszą kolej linową, którą tutaj przyciągnęliśmy. Dalej, ten przystanek według mnie jest bardzo popularny. Zanim tu puściłem tramwaj, który tutaj już jeździ, to był bardzo, bardzo jeszcze raz popularny. W przyszłości będzie tutaj przystanek kolejny. Albo tutaj zobaczymy, gdzieś w tym rejonie, prawdopodobnie przy pociągach, będzie kolejny przystanek naszej kolei linowej. Później, przed wejściem do naszego tutaj obiektu rozrywkowego, no i tutaj na razie kończy. Co ciekawe, już ludzie z niego korzystają. Nie wiem gdzie oni, ale ewidentnie korzystają, biorąc pod uwagę, że ta kolej linowa kończy się dopiero tutaj i ktoś idzie, żeby przejechać się tam bezpośrednio z meta. No to ciekawe, no ale faktycznie, biorąc pod uwagę, że to jest bezpośrednia linia i jak można tutaj najszybciej przejechać, to może być jedno z lepszych rozwiązań. Teraz się zastanowiłem, czy my tu nie mieliśmy jakiejś linii meta do puszczenia. Ale tak jak widzę, dokładnie tak jak myślałem, my tu wszystkie linie meta, one tutaj zawracają i skręcają, tutaj nic nie dojeżdżasz, 0 metra. To jest też jedna z ciekawych rzeczy, iż wszystkie linie meta nam tu zawracają, bo były tutaj, że podjeżdżały pod tą stację, pod te tutaj. No i tak już zostało. One tutaj zatrzymują się w tym rejonie nasze linie meta i na razie z tym nic nie będę mieć zamiaru zmieniać. Swego tutaj jest nasza wielka stacja kolejowa. Natomiast wracając do naszej nowej dzielnicy, no trochę się tu pozmieniało. Poddawałem nowe przystanki tramwajowe w różnych rejonach po drodze. Ponadto nasz Bambaj w tym rejonie został przeciągnięty dalej, jak widzimy. Przejeżdża sobie tu z takim ciekawym przystankiem, z przejściami równo i do podziemi, i tutaj do naszego przystanku, naszej kolei linowej. No i tu sobie wykręca pod aeroklubem, jest bezpośrednio przystanek pod aeroklubem, więc nieźle, lepiej niż u nas. No i później sobie zjeżdża w dół, jak widzimy tutaj z takim wiaduktem, w dół, w dół, w dół, zjeżdża i przejeżdża dalej prosto i aktualnie, znaczy chyba dalej jedzie prosto, a nie, skręca tutaj i jedzie dalej. Tą trasą, no widzimy, mniej więcej gdzieś tutaj się kręci, kręci i dojeżdża do Mordoru. Bardzo ciekawa linia swoją nogą. No i taką ładną ścianę, według mnie to jest dobre rozwiązanie, bo nasz pas jest tak długi od aeroklubu, że ledwo co się tu zmieścił. I żeby jakkolwiek on dobrze wyglądał, już pomijając to, że nasza kolej linowa tutaj ma ciekawą trasę, faktycznie jak kolej linowa. Natomiast ważne to jest to, jak poszło w tym rejonie. Mamy naszą aleję dużą z rowerami. No, rowerzystów tu jest multum. W skrócie, oni naprawdę korzystają. Rowerzyści to są niebieskie trasy, jakbyście byli ciekawi. No, jak widzicie, oni naprawdę polubili. Ponadto część z nich nawet dojeżdża do tego miejsca tutaj i wchodzą tędy do naszego parku rozrywki. A tu jest tymczasowa pętla tramwajowa, która się połączy w przyszłości ten tramwaj i ta aleja z tą aleją, której tutaj jeszcze nie ma. Tu jest tymczasowa pętla i to będzie wszystko jakoś podłączone ze sobą w przyszłości. Ale my na razie jesteśmy w teraźniejszości, więc wracając do tej alei. Jak widzicie, naprawdę całkiem ciekawie. Poustawiałem tutaj, jak widzicie, multum naszych latających spotków. I nie, nie jesteśmy na zachodniej, to są zwykłe wieże ciśnień. Z przystankiem tutaj, ten przystanek jest bardzo popularny. W teorii znajduje się kompletnie na pustkowiu, ale dzięki przejściu dla pieszych, to tak, tu możemy wejść bezpośrednio do góry i pojawić się w tym rejonie, więc to już jest niezły punkt transportowy. Ponadto przesiadki do naszych autobusów wycieczkowych. Też zrobiłem przystanki w tym samym rejonie. Tramwaje, a najważniejsze to jest przejście tutaj bezpośrednio do tego rejonu. I ludzie korzystają z niego. Dosyć popularne, bym powiedział. Przejście w ogóle dołem przez to wszystko jest najbardziej popularne. Jak widzimy, do tramwajów też ludzie dochodzą. Nawet do autobusów wycieczkowych ludzie podjeżdżają. I nie sądziłem, że tego się doczekamy w tym rejonie.
Hej! Hej! Ale idąc dalej, także tutaj to nasz kończy, tu jest przystanek tramwajowy, tu aleję naszą, która się wcześniej kończyła pod mostem, wyciągnąłem jeszcze dalej, przejeżdża tutaj i wjeżdża bezpośrednio w tym rejonie, tutaj z tunelami rowerowymi, żeby dało się przejechać na górę, bo tutaj tunel rowerowy dalej wyjeżdża z tej strony. Specjalnie go tak zrobiłem, żeby jakby coś ludzie mogli z niego skorzystać. Swoją drogą, bo bym zmienił ten tunel właśnie, żeby nie był tutaj wyjazd już jako tylko i wyłącznie rowerowy, a też zwykły, dzięki czemu będzie to trochę lepiej to mogło funkcjonować może. I chyba tak też tutaj zmienimy, dobra. To już pozmienialiśmy, to powinno być całkiem nieźle. Przy okazji tutaj jest kawałek naszej alei taki z innym schodniczkiem, jaki się tutaj ciągnie. Więc tu cały ruch rowerowy jest ciągnięty tu w dół, lub ewentualnie tutaj można wjechać na górę i jechać dalej tą aleją. W sensie do ulicą rowerową z pasami rowerowymi dalej. Przy okazji tutaj się powstał nowy cmentarz, helikoptery tutaj są cały czas, biblioteka jest nowa z targami książki, więc to jest takie dosyć odjechane. No i tramwaje tutaj cały czas kursują. Przy okazji jeszcze powstała ta aleja rowerowa, która też jak widzicie jest bardzo popularna. Ona bardzo dużo alei naszych łączy i tras rowerowych, przez co jest, no jak widzimy, bardzo popularna. Nasza pestka aktualnie tu jest samotnie zabrana, będzie jechać tutaj dalej do tych rejonów. Tu są dwie pestki. Albo najprawdopodobniej dwie pestki będą kończyć w tym samym miejscu, lub jeśli zmieni mi się coś, to będzie się rozjeżdżać jedna w ten rejon, a druga będzie jechać gdzieś tutaj. Ale raczej wątpię, raczej obydwie pestki puścimy, żeby podjeżdżały gdzieś tutaj i kończyły swój bieg, bo to będzie chyba najlepsze rozwiązanie dla tego rejonu. Tu jest jeszcze mała dzielnica w tym trójkącie, biurowa, IT. Także no. I też mają tutaj tramwaj i tu nawet są trzy linie tramwajowe, bo jeden tramwaj musiałem przeciągnąć aż przez to wszystko, tędy, tędy, dalej prosto. Tędy i tu przejeżdża takim ciekawym zygzakiem, tędy, tędy, tu zakręca, tu wjeżdża. Na razie kończy bieg tutaj. O, widzimy właśnie nasz tramwaj. To, że z niego aktualnie... Dwie osoby były. Myślałem, że to nikogo nie będzie i chciałem powiedzieć to, że aktualnie z niego nikt nie korzysta. Ale korzysta, jak widzimy. No bo do tego dają na pewno ludzie mogą dojść, naszej jednostki ratunkowej. Także, no, to dobrze, że ktoś z niego korzysta. W sumie to mnie akurat zdziwiło, zresztą mogliście usłyszeć to. I zobaczmy, no aktualnie tutaj jedzie nikt, zobaczmy, przyspieszmy sobie czas i zobaczmy, czy ktoś wsiądzie na przystanku kolejnym. Tak, tutaj z tymi trasami tramwajowymi teraz dzięki temu jest trochę nakręcone, jest tego dużo, ten tramwaj tu się kręci, no, no cóż. Nikt nie wsiadł. No dobra, to aż tak wspaniale nie jest, ale i tak jest nieźle, bym powiedział, jak na to wszystko. Także tu będzie kolejna dzielnica, ale teraz, żeby nie kończyć w taki sposób tego odcinka, przejdziemy sobie do kolejnej dzielnicy, którą też bym właśnie dokręcił. Gdzie to dzielnica z klubem sportowym naszego kampusu, w sensie Politechniki, którą tam mamy, w tym rejonie. Ale jak to będzie wyglądać, to też zrobimy na timelapsie. Ewentualnie wrócę do was za jakiś czas, bo na razie tutaj dzisiaj już muszę skończyć grać. I idziemy dalej, ale ten rejon niedługo zmieni się nie do poznania. Pojawią się tutaj nowe tramwaje, nowe stacje kolejowe, nowe stacje metra na pewno też się pojawią, w to nie wątpię. Wydłużenie linii tramwajowych, powstanie prawdopodobnie już tutaj ostateczna pętla tramwajowa, nowe ścieżki rowerowe, jakaś nowa edukacja, no i nowy stadion, jeśli o nim nie zapomnę. Jeśli zapomnę o stadionie, napiszcie mi w komentarzach pod koniec filmu, jeżeli się nie pojawi, to żebym wybudował w kolejnym odcinku. Tymczasem zaczynamy timelapsa.
No i tym akcentem dochodzimy już do ostatniego tutaj etapu w tym rejonie tej dzielnicy, że tak powiem. Jak widzimy, mamy stację metra. To jest nową stację metra, tutaj wprowadziliśmy. I całkiem nieźle ludzie z niej korzystają. Dopiero się rozkręca, co prawda, ale już niedługo pewnie będzie więcej osób jeszcze z niej korzystać. Tak samo jak z nowej stacji kolejowej, którą mamy w tym rejonie. Tutaj wprowadziłem przesiadki wygodne do tramwaju. Nie wiem czy... O, korzystałem. No to dobrze. Tak mi się zastanawiałem się w sumie, czy będą korzystać, bo to jest dosyć ciekawe przejście. Wchodzą przez parking tutaj i jakoś do środka. Aktualnie, jak widzimy, na razie mało osób korzysta. To jest, wszystkie pociągi się tutaj zatrzymują. Także może być dosyć też ciekawe. Mamy te nasze tutaj sportowe. Wszystkie mecze były póki co odwołane. Miejmy nadzieję, że niedługo to się zmieni i będzie już trochę lepiej. Jak możemy zobaczyć, takie tutaj są aktualnie te barwy nasze. No i możemy sobie przeznaczyć na więcej trenerów. W sumie, jeżeli mamy tutaj więcej zespołów, to może być to nawet niezłe rozwiązanie. No i tak, jak widzimy, tak to wygląda. Tutaj też trochę poddorabiałem przejść dla pieszych w różnych rejonach. To jest nasza nowa ulica. Jak widzicie, jest bardzo popularna. No niestety, ona przez to, że powstała dosyć późno i jedzie właściwie znikąd donikąd, nie jest, jak bardzo bym nie chciał, jakąś jedną z głównych ulic, to wygląda jak wygląda. Właściwie to możemy ją przetworzyć w tym momencie na drugą moją ulicę ulubioną i w tym rejonie ona będzie tutaj idealna do rozwiązania. To jest nasz... Przy okazji napiszcie mi w komentarzach, żebym dodał tu w przyszłości, w kolejnym odcinku, autobusy wycieczkowe, bo tutaj dosyć dużo jest rejonów, napiszcie po prostu autobusy wycieczkowe czy coś, bo tu jest multum obiektów. Swoją drogą, wszystkie nowe dworce kolejowe są punktami turystycznymi. Nie wiem, jak do tego doszło, ale mi się nawet to podoba. Przy okazji do Reo Klubu i w te rejony będę musiał puścić, to może jeszcze puszczę dzisiaj, zobaczymy. To tak to wygląda. Idąc dalej, co tu się jeszcze zmieniło? No tak, tutaj mamy te nasze stacje metra, to już widzieliście przed chwilą. Pociągi teraz przejeżdżają wszystkie przez tą stację, żeby dojechać do naszego portu pasażerskiego. Przy okazji do portu jest ciekawy tutaj zjazd kolejowy z podwójnym tunelem tutaj obok naszego metra i zjeżdża on sobie i wyjeżdża bezpośrednio w tym rejonie. Ponadto powstało multum nowych ścieżek rowerowych, o których za chwilę powiem. No i tak to mniej więcej wygląda w tym rejonie. Dodałem też trochę kamyczków i skałek, żeby to jakkolwiek ta góra jeszcze ciekawiej i bardziej spektakularnie wyglądała. No i tutaj takie małe dzielnice na dole. Ruch rowerowy, jak widzicie, tutaj jest multum ścieżek rowerowych. Jest kwitnie w najlepsze. Nie wiemy niestety, jaką prędkością jeżdżą nasi rowerzyści, co minus, ale na pewno wiemy, że jest ich multum, bo jak patrzymy sobie na nasze wszystkie trasy przy drogach na razie, to jest ich naprawdę, bym powiedział, że dużo. Przy okazji, ciekawe, czy ktoś, jakiś rowerzysta z tego korzysta? Nie. Okej, widzę, że muszę się tutaj nakręcić nieźle, żeby dojechać jakieś różne rejony, ale no tak to na razie ma wyglądać. No i tak, tutaj widzicie, mówiłem, że powstanie taka nowa, specjalna pętla tramwajowa. Ona obsługuje tylko i wyłącznie 4 tramwaje, a wydaje się, że powinna obsługiwać co najmniej 6. Dzieje się to dlatego, ponieważ dwa tramwaje się zatrzymują tu, jeden tor przejazdowy, i tutaj dwa tramwaje się zatrzymują, i tutaj jest drugi tor przejazdowy. W skrócie, jeżeli jakiś tramwaj, pokażę wam na liniach tramwajowych, się zatrzyma tutaj, no to musi mieć bezpośredni tor, aby ominąć pozostałe tramwaje, gdzie się tutaj zatrzymują. No i tak samo przy wjeździe. Także tak to wygląda, taka trochę innego typu pętla niż zazwyczaj buduje się. Słonego nie wiem, czy takie w ogóle gdzieś realistycznie istnieją, raczej wątpię. No i tu mamy nasze też ścieżki dla pieszych, zrobimy dosyć dużo tych ścieżek, aby mogli oni łatwo wchodzić na stację metra i widzę, że jakoś im się to udaje. Jakoś tu bokiem wchodzą. No nieźle. Nieźle, ale to właśnie specjalnie zrobimy, żeby tu mieli dojście. Tu też nasza linia tramwajowa została przedłużona. Ona kończyła wcześniej tu bieg. Teraz, tak jak widzieliśmy, już tutaj jedzie dalej. Tu jednokierunkowo zjeżdża na dół w dosyć ciekawy sposób. Jedzie tu torami tramwajowymi. Przejeżdża tędy, jedzie, tu skręca i zjeżdża do naszego portu, do nowego przystanku. O, właśnie, dokładnie tego. Ta linia jest w miarę popularna. No ale dokładne przejrzenie wszystkich linii, czy dobrze są obsługiwane, będę robić kiedy indziej. Przy okazji, tak rozkładałem wszystkie tramwaje, iż tak, pętla tutaj pozostała. No niestety musieliśmy zostawić, bo mieliśmy już zbyt dużo tramwajów, żeby tam pojechały wszystkie do tej pętli. Nie mogliśmy tam puścić, słowem, po prostu 6 linii, tylko 4 puściłem, bo by się robiły tutaj korki przy wjeździe. Więc mamy tutaj, jakim nieźle wygląda.
I jeszcze jest jedna pętla tutaj, taka mała też schowana, jak widzimy na załącznym pasku. Do niej nawet ludzie idą i tutaj się właśnie zjeżdża też nasz tramwaj jeden z paru może sobie skręcić. No i tak, mamy jeszcze tutaj jedną linię tramwajową, tutaj jedzie sobie bezpośrednio tędy i właśnie ona tutaj zawraca na tej pętli. Mówimy o ścieżkach rowerowych. Tak, dodałem dosyć dużo ścieżek rowerowych, ponieważ okazało się, iż jest trik, który w trikach i w mocnikach na pewno pokażę jeszcze. Natomiast jest to dosyć mocny game changer jak dla mnie, dzięki czemu można nasze miasto w teorii chociaż jeszcze bardziej poszerzyć, powiększyć i bardziej usprawnić i skomunikować. Jak widzicie, na całej tej długości mamy ścieżkę rowerową, która się tutaj ciągnie i ciągnie. Natomiast o co mi chodzi, czemu takie jest zmienne? Bo tu jest ścieżka rowerowa, ona jest w granicy. Na granicy nic nie możemy budować poza ścieżkami. Ścieżki rowerowe, jak widać na załącznym obrazku, mogą powstawać, o ile rowerzyści nie będą wszędzie jeździć, no bo do niektórych rejonów są naprawdę bardzo długie trasy, na przykład tutaj nie mogę nic postawić, bo jest, no widzimy co tutaj jest, ale do innych rejonów z kolei już jest jakiś bardziej sensowny dojazd, jak na przykład stąd trasa zaczyna się ciągnąć bezpośrednio wśród naszej granicy i jak widzimy jest to dosyć popularna trasa. Tu przy okazji przedłużyłem też nasze pasy rowerowe, żeby mieli lepszy wjazd. I widzimy, że dosyć nieźle z tego korzystają. Tu jest akurat dojazd do naszych taksówek. Tu też dalej się ciągnie do taksówek. To widzę, że dosyć niezły jest podjazd rowerowy. To będą mogli lepiej z tego korzystać. Także tak, jak widzicie, do rowerów całkiem nieźle tutaj to jest wykorzystywane. Tutaj zjazdy, wjazdy, przejazdy wszelkiego rodzaju. No jest tego naprawdę, bym powiedział, dużo. Jak widzimy, to się to wszystko tutaj ciągnie. Ta rowerowa się tutaj naprawdę ma dosyć długą trasę. Nie jest jeszcze wykorzystana, bo jeszcze nie jest skończona w 100%, bo aktualnie, znaczy tak, tutaj przejeżdża jeszcze się ciągnie tutaj wzdłuż naszego przemysłu, ale tu musiałem ją zakończyć, no bo nie miałem jak jej przedłużyć dalej. Ale spokojnie, mam zamiar ją przeciągnąć jeszcze tu dalej. W skrócie, dookoła całej granicy chcę puścić tą ścieżkę rowerową, bo domyślam się, iż może to być naprawdę niezły ciąg komunikacyjny w naszym mieście. A tutaj, jeśli jeszcze chcecie zobaczyć, to jest dosyć popularna ta ścieżka rowerowa. Ona też ma co jakiś czas, jak widzicie, zjazdy, żeby mogli z każdej ulicy i każdych wjazdów zjechać. Tu dookoła naszej pętli musiałem puścić, co jest dosyć też ciekawe. Jedyny minus tego, jak budujecie na granicy, to jest to, że nie ma podkładu, tylko są same paski i latarnie poustawione. No ale no cóż, no nie da się wszystkiego zrobić idealnie poza prawami gry. No to chyba jest akurat dosyć oczywiste. No jak widzimy, jest to dosyć popularna ścieżka, nawet w takim, że rejonie. Tu nawet widzę, że coraz więcej ludzi z niej korzysta. To dobrze. To akurat bardzo mnie cieszy, bo lubię, jak ludzie jeżdżą rowerkami zamiast samochodami. No akurat w naszym mieście to widzimy, że bardzo mało już jest samochodów. Jeżeli... Po prostu jest zbyt dobrze skomunikowane miasto, żeby tu jeszcze cokolwiek pojawiało. Na koniec zetknijmy sobie, czy nie... poczta jest. Tutaj nie trzeba stawiać poczty. Sprawdzamy od najważniejszych rzeczy. Edukacja. No dobrze, tutaj jest trochę już gorzej. Postawmy jakąś podstawówkę w tym rejonie. Szkoła średnia tu by się przydała. Jakbyśmy jakoś ją tu wstawili. No, może być tutaj. Biblioteka to jakoś już tutaj niedawno wstawialiśmy, więc biblioteki na razie nie mamy jak tutaj wstawić. Tutaj widzę, że nie jest najlepiej, ale już się chyba nauczyli, więc już nie będziemy z tym kręcić. I zobaczmy jeszcze w naszym drugim rejonie, którym dzisiaj pracowaliśmy, czyli tutaj. Tutaj z tego co pamiętam, to dosyć nieźle poustawiałem. Średniej nam brakuje jeszcze tutaj. Jakbyście tu zmieściło gdzieś nasze gimnazjum, proszę bardzo. No i mamy. Mamy to poustawione, czyli jedna i druga dzielnica. Trochę już uzupełniamy nasze obiekty. Zobaczmy jak nasz Arao Klub, przypominam nazwę, komentarz napiszcie. No całkiem nieźle, 45 osób korzysta z tego obiektu, czyli jest to popularne. W kolejnych odcinkach będziemy dalej załatywać wszystkie wolne jeszcze rejony. Jestem bardzo ciekawy, co tutaj powstanie, bo to mamy dwie linie tramwajowe, które będą dosyć ciekawie jechane tutaj, ale najprawdopodobniej w kolejnym odcinku zajmiemy się przenosinami i układaniem całej naszej rafinerii, bądź drugiego przemysłu, który jest w tym rejonie. Tu jest przemysł wydobywczy. Obydwa te przemysły potrzebują jeszcze naszego układania, ale jak widzicie, nasze miasto już naprawdę zaczyna się kończyć miejsce, czyli zaczyna się kończyć miejsce na nową rozgrywkę. I wtedy będziemy kończyć to miasto, a na przyszłe by się zbudować w Skylinesach miasto na podstawie jednej
ulicy. Może to być dosyć ciekawe. W praktyce jest już będzie budowane w Arabii Saudyjskiej. No i lecimy. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Możecie mnie też tam wspierać przy przycisku subskrybuj. To są aktualne osoby wspierające. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak, to miasto ładnie wygląda, taki horyzont. No tu jest o wiele więcej takich wieżowców niż w Warszawie. Chociaż jeszcze może takich parę wysokich tu jeszcze wstawimy. No zobaczymy. Do zobaczenia. Cześć!